Dzień dobry wszystkim, nazywam się Julia Izmałkowa, jestem psychologiem i badaczem i dzisiaj jak co roku o tej porze jestem na Cannes Lions Festival. Dla tych z Was, którzy jeszcze nie wiedzą co to jest i nie byli ze mną przez cały tydzień w zeszłym roku, Cannes Lions Festival to jest największy festiwal kreatywności na świecie. Jest to taki festiwal filmowy, tylko że z największymi gwiazdami reklamy i marketingu. Więc lubimy czy lubimy, reklamy i marketing bardzo mocno nas wpływają. To jest takie miejsce, gdzie możesz tych wszystkich ludzi poznać i zobaczyć, jak oni myślą i co oni myślą o przyszłości. To jest o tyle istotne, że to bezpośrednio dotyczy naszej przyszłości oraz teraźniejszości oczywiście. Więc codziennie chciałam z Wami się dzielić tym, co się wydarzyło, jakie są najważniejsze wątki zostały poruszone lub podzielić się z Wami najciekawszymi prezentacjami. Jeżeli coś Was interesuje bardziej lub nie, to oczywiście proszę pisać w komentarzach i zrobię wszystko, żeby opowiedzieć Wam coś, co Was najbardziej interesuje. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o pierwszym dniu, który się odbył wczoraj. I jak zawsze, jedną z najlepszych prezentacji było prezentacja Burger King. Jednym z powodów, dla których te prezentacje zawsze są fenomenalne, są takie, że osoby, które prezentują, zawsze prezentują w trójkę. Traktują to niezwykle poważnie. Za każdym razem jest genialny show, ale przy tym jest zawsze bardzo, bardzo ustrukturyzowana wiedza. W tym roku CMO wystąpił razem z dwoma swoimi dyrektorami kreatywnymi i pokazali case z całego świata, ale oparte wszystko było na filozofię hakerów. I opowiadali nam, czy hakerzy, nie wiem, czy to są wydziały wojskowe, ale akurat tutaj, co oni mieli na myśli, mając hakerów, te osoby, które włamują się na różne konta w internecie. I jedna z ciekawszych rzeczy, które im się przytrafiły, dlaczego oni zaczęli w ogóle o tym myśleć, jest taki, że ktoś kiedyś, bo jakiś haker, włamał się na konto chyba na Twitterze i zamienił logo Burger Kinga na McDonalda. Co było dosyć zabawne i tak naprawdę to, co uwielbiam za co Team Burger Kinga, że są w stanie się z tego śmiać wtedy, kiedy inne brandy na pewno ogłosiły jakąś, nie wiem, tragedię, klęskę, obraziliby się, natomiast tutaj nie potraktowali z mega, mega dystansem. To, co jest śmieszne, powiedziano, wtedy jeszcze nie widzieliśmy, że to jest taka dosyć poważna sprawa, bo mieliśmy dosyć proste hasło, Whopper 1, 2, 3, więc teraz już to hasło zmieniliśmy, ale to nas zainspirowało, żebyśmy zainteresowali się, jacy są hakerzy. I hakerzy są oczywiście, po pierwsze są trzech rodzajów, to jest dosyć istotne, ponieważ to pokazuje intencje. Biali hakerzy to są te, które pomagają firmom po to, żeby sprawdzić, czy nie mają jakichś luków, jakie nie mają jakichś rzeczy, które są niebezpieczne i dosyć proste do obejścia. Szarzy hakerzy to są tacy, którzy robią to dla fanów. Robią to tylko po to, żeby udowodnić. Jak jeden z hakerów włamał się do jakiejś strony rządu i napisał, macie strasznie słabe zabezpieczenie. Zrobił to tylko wyłącznie, żeby coś udowodnić. I czarni hakerzy, którzy oczywiście włamali się dla jakiejś korzyści. Więc oni uczyli się od tych szarych hakerów. No więc z tymi hasłami, jak widać, tylko Burger King ma problem. Jest pięć lekcji, pięć lekcji, które są dosyć ważne od hakerów, czego oni się nauczyli. Pierwsze, musisz zdefiniować system, który masz do hakowania. I to, co jest ciekawe z punktu widzenia marketingu, to co oni mówią, że musisz tak naprawdę zrozumieć, w jakim systemie funkcjonuje twój człowiek po to, żeby móc się włamać. Marketerzy bardzo często robią tradycyjne badania, tradycyjny focus group, w tradycyjnych miejscach szukają ludzi. Wtedy, kiedy Burger King powiedział, ale teraz w tych tradycyjnych miejscach nie ma tych ludzi. To, co my robimy, my szukamy, ustaliliśmy, że nasz system to jest, ja też bardzo, bardzo lubię Kevina Mitnicka. I nie mogę się doczekać, kiedy będę na konferencji, Łukaszu, mam nadzieję, że mnie zaprosisz. Więc to, co oni zrobili, to, co oni zdefiniowali, że ich system jest tam, gdzie przebywają ludzie, niekoniecznie specjalnie się tym chwaląc, ale na co dzień, gdzie oni spędzają tam czas. Czyli sprawdzali wszystkie najmniejsze strony, oprócz takich oczywistych, jak tam Twitter, Facebook, czy chociaż Facebook.
na marginesie. Oni powiedzieli, gdybyście nie wiedzieli, co jest Facebook, to jest tam, gdzie spędzają czas wasi rodzice, udając, że są cool. Więc Facebook jest jedną z rzeczy, które w Cannes cały czas się przywija już teraz, to jest, że jest troszkę albo troszkę bardzo passé. Więc na trendsmap.com też was polecam, żebyście sprawdzili. Na wszystkich najmniejszych możliwych stronach analizują, o czym mówią ludzie i jak, w jaki sposób o tym mówią ludzie. I uważają, że z tego nie najwięcej mogą czerpać insightów, bo stąd widzą, co jest żywe w danym społeczeństwie i co dla nich jest ważne. Więc w pewnym momencie w Stanach oni odkryli, że jeden z najczęściej popularnych hashtagów, o czym ludzie martwią się i czym, o czym dużo mówią, to jest net neutrality. Gdybyście nie wiedzieli, co to jest tak, że teraz w internecie każdy z nas ma takie same prawa. Natomiast to, co oni chcieli zmienić w Stanach, to jest to, że jeżeli ty chcesz, jeżeli zapłacisz więcej, to twoja firma będzie szybciej pokazywała się w Google, szybciej pokazywała się w wyszukiwarkach, szybciej będzie miała szybszy miała do tego dostęp. I to, co oni postanowili, że chcą pokazać, jak bardzo złe to jest i chcą to pokazać, a nie tylko powiedzieć. Na początku to, co za to też bardzo szanuję Burgera, Tim Burgera, CMO, który występował, powiedział, że uznałem, że to jest tragiczny pomysł. Tragiczny, beznadziejny, żebyśmy się nie angażowali politycznie, że nie ma to nic wspólnego z burgerami, więc po co w ogóle to robić? I w końcu powiedział, że wiecie co, no, jakby mamy filozofię zespołu, więc daję wam pieniądze, udowodnijcie mi, że się mylę. No i udowodnili, że oni się mylą. Zrobili kampanię, która polegała na tym, że kiedy zamawiałeś Whoppera, to dostawałeś go za 15 minut. Chyba że dopłaciłeś $15 za to, żeby go dostać od razu. Jeżeli chciałeś jeszcze szybciej, to musiałeś jeszcze więcej dopłacać. Więc tak naprawdę dopłacałeś za to, żeby dostawać szybciej burgera. I w taki sposób Burger King rozpoczął dyskusję na temat tego, co to oznacza net neutrality. Pokazał ewidentnie. Ta kampania, ta akcja, bo to nie jest kampania, ta akcja była tak skuteczna, że wpłynęła na dyskusji w Senacie. Jeden z argumentów, dlaczego to jest głupi pomysł, był między innymi powołany Burger King. Zaprosili ich właściwie do dyskusji też na ten temat. Ludzie wreszcie lepiej zrozumieli, o co chodzi, co uważam, że jest wspaniałe w kontekście Brexit, to, że po Brexicie ludzie googlowali, co to oznacza. Tak tutaj wspaniale, że to się wydarzyło przed i nie było takiej sytuacji, że ktoś po mógł głosować, co to znaczy net neutrality. I to, co kolejna rzecz, którą uważam, że jest wspaniała, obserwując rzeczy w Cannes, to, co mi się nie podoba, że jeżeli jest reklama, to często efekty podają o ile mediów za darmo, ile wyświetleń, to wszystko jest nieważne. Jeżeli którykolwiek z was prowadzi własny biznes, to wiecie, że pod koniec dnia ważne, żebyście zarabiali pieniądze. Więc ważne jest, czy to było efektywne, czy to coś zrobiło, czy nie. I Burger King cały czas operować w tych formułach. Więc on powiedział, że przede wszystkim, że Senat odrzucił net neutrality, także oni uznają, że oni się troszeczkę przyczynili do tego, żeby internet, jak oni powiedzieli, świat był troszeczkę lepszy. To, co to jest fajny też case z tym, jest to, że oni postanowili, że oni nie będą neutralni politycznie, że oni się opowiedzą za tym. I w taki sposób coś zmienili na lepsze. Kolejna rzecz, którą oni zauważyli w hashtagach, że ludzie obsesyjnie dyskutuje na temat tego, co jest bardziej straszne, zombie czy klaun. I ta dyskusja, bardzo głęboka, ku zdziwieniu wielu ludzi, którzy trochę ich nie obchodzi zombie, a nie klauny, jest dosyć intensywna. Więc to, co oni postanowili wykorzystać, to, i tutaj nie wiem niestety, jak to jest po polsku, bo nie jestem fanką Stephena Kinga, było premiera filmu It. Może to jest tak samo po polsku, nie wiem. I w Niemczech to, co oni zrobili, przed tym filmem oni zrobili trial, który udawał trial tego filmu It, czyli absolutny horror. I pod koniec on był o klaunie. I pod koniec było hasło Never trust a clown, czyli nigdy nie ufaj, może nie wiem, jak to po polsku, klaunowi. Nie wiem, jak to powiedzieć prawidłowo. Never trust a clown, powiem tylko po angielsku, bo polski mnie teraz zawiódł. I pokazali klauna McDonalda. No i tyle.
Dziękuję. To. Czyli Stephen King to. I to, co jest tym wspaniałe, to jest to, że jakby pokazywali reakcję ludzi na ten trail i jak oni, trailer i w jaki sposób oni później z jakim uśmiechem podchodziły do tego, co zrobił Burger King. Więc jedna z lekcji tego, kiedy poznajesz system, o czym ludzie mówią, tak naprawdę możesz go złamać. I to, że możesz go złamać w sposób uroczy. Nie po to, żeby komuś zrobić krzywdę, ale Never Trust a Clown jest rzeczywiście wspaniałym przykładem na to, że nie musisz być agresywny w stosunku do twojej konkurencji. Możesz też z marketingu zrobić trochę zabawy, czyli to, czego oczekują konsumenci, mówię tam jako badacz. Więc to wydaje mi się wspaniałym przykładem. Ale pójdę dalej, bo widzę, że troszkę się na ten temat rozgadałam, ale naprawdę to dla mnie będzie jest trochę ważne. Kolejna rzecz jest to, że musimy studiować to, co my robimy, a nie tylko to zdefiniować. I studiowanie oznacza, że my dokładnie poznajemy system i dokładnie poznajemy to, co, jak ten system funkcjonuje, po to, żeby wiedzieć, w jaki dokładnie sposób go możemy złamać. Tak jak w pierwszym musieliśmy zdefiniować, co to jest i zdefiniować, co dla ludzi jest ważne, tak tutaj musimy zdefiniować, jak to właściwie działa. I to, co zrobił w Argentynie zespół McDonalda, Burger Kinga, przepraszam. To, co z Burger Kinga, to zobaczyli, że to, co ważne jest dla ludzi, to rzeczywiście, kiedy firmy czują się społecznie odpowiedzialne i to jest coś, co bardzo ich nie chwyta za serce i coś, co powoduje, że oni są bardziej do tego przywiązani. Więc zauważyli, że jest taki moment, kiedy McDonald's robi pewne rzeczy, które oni również uznają, że są dobre. I w pewnym momencie McDonald's uznał, że zrobi taką akcję, nie uznał, jakby zrobił taką akcję, kiedy cały dochód z jednego dnia przeznaczył na fundację charytatywną. I Burger King odpowiedział wspaniale na ten temat. Czyli przez jeden dzień oni nie serwowali Whoppera i odsyłali ludzi do McDonalda, żeby kupowali Big Maca. Zdziwienie ludzi było niewyobrażalne. To było coś, co było urocze, ale coś, co było też dawało do myślenia, że Burger King nie jest firmą, dla której tylko pieniądze się liczą. Mało tego, nawet przeprowadzili swojego Burger Kinga, czyli mają taką maskotkę, która kupiła Big Maca. Podobno nie zjadła, ale kupiła. Więc to jest jeden z takich rzeczy, które również uważam, że jest wspaniałe, kiedy pokazuje, co dla marki naprawdę jest ważne. Kolejna rzecz, która była bardzo ciekawa, kiedy w Rumunii okazało się, że jedyny Burger King jest na lotnisku. Tak naprawdę trzeba się tylko kiedy wylatujesz z Rumunii, możesz spróbować Burger Kinga. I to, co oni zrobili, to zrobili taką aplikację, która wyszukiwała super, hiper, bardzo tanie loty, typu za 2-3 dolary, za 5, najwyżej 6 dolarów, które możesz kupić po to tylko, żeby później wyjść z burgerem. Oczywiście ich natychmiast prawie zablokowali, tam po kilku dniach, jeżeli dobrze pamiętam, w Bukareszcie, ale na lotnisku, ale to nie o to chodziło tak naprawdę w tej akcji. W tej akcji chodziło o to, żeby ludzie zobaczyli też postawę tego brandu. Trzecia rzecz, która jest dosyć istotna, jest to, że musimy znaleźć relewantny sposób do tego, relewantny sposób dla brandu, żeby się włamać, żeby to nie było tylko włamanie dla włamania, ale żeby pokazać, po co w ogóle to jest. I tutaj trzeba odpowiedzieć na dwa pytania, które ja uważam za bardzo istotne i które jako strateg, który bardzo dużo pracuje z klientami, muszę powiedzieć, większość ludzi nie zna odpowiedzi, więc jeżeli macie swoją firmę, swoją markę, naprawdę warto, żebyście się tym zastanowili, czyli o czym jest mój brand? Po co on w ogóle istnieje? A drugie pytanie, jaki jest mój cel? Co ja tak naprawdę chcę osiągnąć? I łącząc te dwa pytania, tak naprawdę myślimy o tym, co to znaczy relewantna droga, co to znaczy odpowiednia droga dla mojej marki. I to, co mi się bardzo podoba, jeden z przykładów, który mi pokazywali, również który nie dotyczył w ogóle, szczerze mówiąc, nie był połączony z burgerem, ale który jeden z teamów kreatywnych, który pracuje dla Burger Kinga, nie wiem, czy mówię Burger Kinga, to zrobił, to jest zhakowany
blokowanie systemu Facebooka, w którym w Facebooku nie wolno pokazywać kobiecych sutek. Natomiast jeżeli to są męskie sutki, to to jest ok. Więc to, co oni zrobili, to reklama, która zachęcała kobiety i pokazywała kobiety, jak należy sprawdzać swoje piersi po to, żeby wcześniej wykryć rak piersi, użyła mężczyznę, czyli, jeżeli dobrze pamiętam, nazywa się Henry, czyli taki bardzo duży, jeżeli nie wiecie, to sprawdźcie proszę na YouTubie, taki olbrzymi, gigantyczny mężczyzna stała przed kobietą i ona już swoimi kobiecymi rączkami na jego sutkach pokazywała, jak należy to robić. I to jest rzeczywiście coś, co jest wspaniałym przykładem hakowania, które jest relevantne dla brandu. W przypadku z kolei Burger Kinga to, co było relevantne, że kiedyś zabroniono, że nie wolno wchodzić do kin z jedzeniem, które nie jest kupowane w kinie. To trochę jest zrozumiała, ale trochę jest niezrozumiała, bo niektórzy ludzie, nie każdy chce się żywić tylko popcornem. Więc to, co zrobiła, że Burger King, który był tuż przy kinie, zaczął serwować takie duże, duże koszyki z popcornem. Tylko, że on był tylko na wierzchu, a w środku było Whopper z frytkami. I oczywiście również po kilku dniach pracownicy kina zorientowali się, że coś jest nie takie, czemu ludzie z tymi dużymi koszykami wchodzą, więc też to zablokowali. I to, co jest wspaniałe w case'ie Burger Kinga, że nic nie szkodził. Nasz cel nie był taki, żeby na zawsze to robić. Nasz cel był pokazać absurdalność tego i nasz cel był pokazać to, kim jest nasza marka. Nasza marka jest przymrużeniem oka. Nasza marka jest zabawną marką. Nasza marka nie bierze wszystkiego serio. Kolejny pomysł, kolejny punkt, ja bardzo się z nim identyfikuję, to jest zadzwoń do swoich prawników. Jeżeli ktokolwiek teraz pracuje w korporacji, to wiecie, że prawnicy są tymi osobami, które zawsze wszystko blokują. Niezależnie od tego, jak masz pomysł, zawsze coś jest nie tak, zawsze coś jest zablokowane. Więc ważne jest z prawnikami jest tak, żeby znaleźć taki sposób, żeby ich pomysł się udał. To, co jako przykład, którym podali, to jest pomysł pojawił się na podstawie badań, które pokazały, że ponad 75% ludzi woli hamburgery, które są robione na grillu, nie wiem, czy dobrze znam to mówię po polsku, z ogniem, czyli na takim, który jest grill by fire. Podobno tylko 5% woli smażone. Nie wiem, kim to są ci ludzie, ale zdecydowanie większość woli tak, jak robi to Burger King. I oni nie chcieli już o tym cały czas mówić, ale chcieli pokazać, chcieli w jakiś sposób zhakować też system i pokazać, że to jest naprawdę oczywiste tak naprawdę i każdy, niezależnie od tego, dla jakiego z brandu tak by wolał. Oni znaleźli prawdziwe zdjęcia byłych pracowników na wysokim szczeblu McDonald's, takie gigantyczne, piękne domy i w każdym z tych domów gdzieś był grill. Takie, które rozpalasz grill i robisz sobie burgery. Sprawdzili to z prawnikami i zrobili kampanię, w których pokazali te zdjęcia, zaznaczyli, gdzie jest grill i napisali, do kogo to należy. Czyli tam były tam dyrektor marketingu McDonalda, tam były dyrektor tam produktu McDonalda i tak dalej. To brzmi niestety dużo mniej ciekawe niż ja wam opowiadam, ale może spróbujcie znaleźć sobie w internecie, bo to naprawdę wygląda bardzo ciekawe. Ciekawe w tym jest to, że tam nie było nachalności i nie jest w tym coś, co tak naprawdę narzucasz. Robisz to trochę z przymrużeniem oka. To są jedne z tych rzeczy, które możemy się nauczyć ad hockerów, tak zwanych szarych, czyli robienie różnych rzeczy z przymrużeniem oka. I następną rzecz, którą musimy nauczyć, ostatnią już i was puszczam do intensywnej pracy dzisiaj, to jest disruption, czyli musimy złamać system samym systemem, czyli musimy, skoro coś nam nie wolno robić, to tak naprawdę musimy znaleźć hak na tego systemu, tak żeby i tak przebić się przez niego. I na początku to brzmiała dla mnie trochę tak jak bardzo ogólna rada i nie widziałam w tym żadnej wartości, szczerze mówiąc. Każdy by chciał tak zrobić, natomiast przykład trochę mu uzmysłowił, co oni mają na myśli. Że w sposobie myślenia hakerów, jeżeli ktoś ci mówi nie można, to mówi, no to ja ci jeszcze pokażę, że nie można. I może nie złamię dokładnie twój system, ale złamię go trochę obok i wtedy i tak dostanę to, co chcę dostać. Na Facebooku reklamy, na Instagramie reklamy i na Facebooku reklamy chyba nie mogą być więcej niż 15 sekund. Nie wiem, czy teraz cały czas, ale wtedy nie mogą być więcej niż 15 sekund. I oni chcieli to zhakować, ponieważ bardzo trudno im opowiedzieć na temat tego, czym jest Whopper, jaki jest Whopper i dlaczego on jest taki dobrze w 15 sekund. Więc to, co oni zrobili, to oni nagrali 15-sekundową reklamę, kiedy opowiadali o tym, dlaczego tak naprawdę nie są w stanie więcej opowiedzieć
na temat burgera, a później powiedzieli i zakończyli to Alexa, what is Whopper? Alexa, czyli ten system Amazonu, który, nie wiem jak się nawet to nazywa, jak to dokreślić, ale która nam odpowiada na wszystkie pytania i ona przez te następne 15 sekund opowiadała, czym jest Whopper. W tym czasie było tak dużo włamań na Wikipedię, że w końcu kilka osób, które z burgera i jakoś to obserwowały, zostały zablokowanych na zawsze z Wikipedii. W końcu Wikipedia po kilku chyba dniach zablokowała w ogóle dostęp do wpisu Whopper. W tym czasie to, co jest wspaniałe również, co jakby bardzo bym chciała, żeby ktokolwiek z Was był z dużych marek, jakby usłyszał to. Nikt z nich nie kasował tych wpisów. Niektóre z nich były absurdalne. I to, co mówię CMO, uwielbiam to, że one były absurdalne. Niektóre na przykład jeden z takich wpisów, które najbardziej pamiętam, był w Whopperze jest schowane jedno małe, głodne dziecko. Te rzeczy były śmieszne i wspaniale. Cieszyliśmy się, że nasi konsumenci, lub nawet nie nasi konsumenci, mogą się tym bawić i mogliśmy ich w to zaangażować. I podsumowując, to są 5 rzeczy, które mogliśmy nauczyć hakera, czyli musisz zdefiniować system, który hakujesz, musisz przestudiować go bardzo dobrze, musisz znaleźć relewantny sposób, żeby ten system złamać i musisz w końcu zrobić tak, żeby musisz zadzwonić do swoich prawników, o tym zapomniałam, jakoś tam prawnicy blokują mi z lęku myślenia o nich. I piątym musisz ten złamać system, niezależnie od tego, czy on jest do złamania, czy nie, musisz go obejść po prostu. I tym optymistycznym akcentem, że różne rzeczy są do zrobienia, chciałam Was z tym zostawić. Jeżeli jest jakiś temat, który Was szczególnie interesuje, lub macie jakieś pytania, lub coś Was, nie wiem, niepokoi, chcielibyście, żebym spróbowała odpowiedzieć to, lub zadać komuś pytanie, proszę piszcie do mnie, lub zróbcie jakiś komentarz pod tym wideo i z wielką radością dostosuję się do Was i opowiem o czymś, co Was interesuje. Bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia.